Słuchał pan, co ciągle jeszcze w niebie miedziane krążki kładą tam, gdzie szare światło wątłych lamp oświetla skrzynkę tych, co w potrzebie. Będzie wojna, niedobre czasy. To jednak co niektórzy piwniczanie wspominając, to wspominają właśnie tak, że nie, wtedy nie było Warence. Na szczęście, bo też bym został oklepany z umów. Tam jeszcze po drodze zgubili jednego muzyka. Tak, to też jeszcze Obrzyka, tak. No to takie zastawiania artystów, to aby długo wspominać. No dobrze, no to już powiedzmy od razu, jak to było w tym Warence. Cały czas czekała, zaczęło padać, ty byłeś Michał wtedy? Nie byłeś. Zaczęło padać i rozkłożyli parasole, więc mało kto to widział, ale słuchali, wszyscy byli bardzo zainteresowani. Więc to przeżycie no, naprawdę niepowtarzalne absolutnie, a przede wszystkim to, co najmilej wspominam, to piosenkę, która dostała nagrodę dziennikarzy i która niestety nie ujrzała światła dziennego. Była oczywiście, całość była nagrywana przez telewizję. Natomiast piosenka, prawdopodobnie z tego powodu tak mówiono, że... Ja wracam do mojego tutaj na początku porównania, które no jak się ma pewnie, czyli Słowianki, które też kocham, tą muzykę kocham i tak dalej. Natomiast Piwnica dała to, że jakoś nieprawdopodobną otwartość, nieprawdopodobną kreatywność i szaleństwo przede wszystkim. To szaleństwo, które się przekłada nie tylko na pracę artystyczną, jakąś taką no crazy nawet, ale w życiu też, to jest fajne. Takie właśnie, poukładanie to nie dla mnie, to jest okej. Okay. Chociaż z wiekiem to narasta, to niebezpieczne. Ostrzegam. Dlatego powiedziałam, że wszystko, absolutnie. Lepsze z wiekiem szaleństwo, niż tak zwana groźna choroba peselioza. No pamiętam występ, no najlepiej Michał pamięta, jego urodziny, benefis między pod baranami, a ty z synem Piotrem śpiewałaś, było nie było, Nędzników, też repertuar tak. Mało piwniczny. No tak, muzykalowy, a to straszne było wyzwanie, bardzo się cieszyłam, że mogę, już nie powiem, że w ogóle mogę po latach
jakoś tam się sprawdzić nie jako pedagog, ale na scenie. Okropnie to przeżywałam, Michał, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak, ile mnie to zdrowia kosztowało. Natomiast jeszcze świadomy, że jestem w piwnicy, no to dodatkowe emocje i tak dalej, in plus oczywiście. No, a z dziećmi, no to oczywiście, no trochę po znajomości, to nie powiem, prawda, bo gdybym nie była wcześniej w piwnicy jako piwniczanka, to pewnie by Piotr nie znalazł gdzieś tam dzieci moich. No dzieci, potem młodzież, potem rodzice i tak dalej, więc to doświadczenie fantastyczne, fantastyczne przeżycie, właściwie te wszystkie, w większości gale, które były rekonstrukcje historycznych wydarzeń, no to dzieci brały udział. Natomiast najbardziej sobie powiem cenię to, kiedy zostajemy zapraszani do, nie powiem uświetniania, bo to nieskromnie, więc na przykład ostatnio benefic Tadeusza Kwinty, kiedy dostajemy jakieś zadanie, no jakiś chórek, zrobić chórek, no to oczywiście od razu jakiś pomysł. No nie może być chórek, który stanie i zaśpiewa, bo to nie byłoby nasze. No tutaj Piotrek, mój syn, który tam siedzi i pewnie zaraz mnie skrytykuje, ma też masę pomysłów. No i takie fajne dziełka powstają i to jest super. I to jest właśnie to, co piwnica dała nam. Taką właśnie otwartość i to wszystko po prostu. Ja pamiętam benefic Aloszy Ardiejewa w Tarczystu, jak twoje dzieci śpiewały jedną z piosenek Aloszy. Tak. No tak, no bo benefic Aloszy, Raja, Katarzy Gertner, no bardzo dużo było takich sytuacji. No i a Krzysztof Jasiński. Maryśko, Maryśko, dobro ja twoją rozum, dobro
Markowi podróżowałem. Wspólny wyjazd właśnie na festiwal w Arezzo, który też był bardzo ciekawym wyjazdem od strony artystycznej. A mnie jakoś to ten udział w świecie artystycznym nie, że bawi zawodowo, on mnie w ogóle bawi. Ja się tym cieszę. Ja nie jestem wykształconym skrzypkiem, bo ja nie mam wykształcenia wyższego, ale ja kocham to, co robię. Czyli lubię grać. Lubię grać i lubię grać właśnie muzykę. Każdą muzykę. To, bo to jest twoje powiedzenie, ja nie lubię ćwiczyć, ja lubię grać. Bo mnie się wydawało, że tenisiści to nie trenują, tylko grają turniejem. I dla mnie każdy występ jest takim turniejem. I uważam, że więcej się można nauczyć na koncercie, niż żmudnie ćwiczyć. A poza tym, no, to jest fajne, jak z takim kolegą akordeonistą mogę sobie zagrać. No i po prostu, no, uśmiechamy się do siebie i gramy. No i to samo mam w piwnicy. No, gramy z muzykami, z artystami, którzy zazwyczaj się lubią. Różne są tam oczywiście układy, ale muzycy mają jakiś taki, nie wiem, w sobie luz i szanują się nawzajem. I to jakoś, nie wiem, no, przynosi efekt. W piwnicy bardzo dobrze się dzieje. Od lat, jeśli chodzi o muzykę. Oj tak, to bez mnie. A że ja mam tam jeszcze swoje dzieci, no to jest, aż głupio mówić o tym, ale te moje dzieci też coś tam wniosły. No, na przykład moja córka po pierwsze mogła mnie zastąpić, kiedy ja miałem wyjazdy różne i wciągnęła się do kabaretu i jest naprawdę bardzo wartościowym członkiem zespołu. Nitki Bachlet, tancerki Słowianki, znakomitej tancerki w Słowiankach. Czy już, no teraz znanego reżysera filmowego Borysa Lankosza, ale nigdy się nie zdarzyło tak, mimo że właśnie te dzieci z twojego studia występowały, dzieci potem zasiliło piwnicę. No bo te dzieci wyjechały daleko, za ocean, albo gdzieś za Kraków. Ja w Krakowie nie kojarzę absolwenta, który... No, w większości są rzeczywiście poza Krakowem. W Warszawie mamy w Teatrze Narodowym dziewczynę, która od razu dostała się po studiach. We Wrocławiu mamy też kilku absolwentów. No i za granicami. W Krakowie nikt, nie pamiętam, żeby ktoś został w tej chwili. Prawda też jest taka, że łatwiej się dostać do Teatru Narodowego, do Wrocławia, niż do piwnicy, bo w piwnicy... Mówi ten facet, który wepchał do piwnicy dwójkę dzieci. Ale w piwnicy są strasznie zazdrosne artystki. To jest bariera. Halina już nie żyje. Są inne.